Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy, rozmowy niedokończone. Dzisiaj proponujemy temat rynek węgla w Polsce. Bardzo się cieszę, że z nami jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Kłaniamy się, panie przewodniczący. Szczęść Boże. Nie po raz pierwszy w naszym studiu, ostatnio końcówka ubiegłego roku. Tak, tak. Bodajże. Też snuliśmy pewne wizje, jeżeli chodzi o kwestie węgla w Polsce, w ogóle górnictwa, energetyki. No tylko sytuacja przez te pół roku się trochę zmieniła, a nawet znacząco, ponieważ wojna na Ukrainie wybuchła i te perspektywy, które wydawały się jakieś takie w miarę takie optymistyczne po COVID-zie, no znowu zaczęły się komplikować, więc może na początek takie pytanie o ten węgiel, bo słyszymy coraz więcej głosów, że jednak do łask będzie wracał, między innymi poprzez to, że wojna na Ukrainie skomplikowała trochę sytuację tego bezpieczeństwa, choćby energetycznego. No, ojcze Grzegorzu, bardzo bym się cieszył, żeby węgiel wrócił do łask, bo tak jak mówiłem, pół roku temu z bólem serca podpisywaliśmy umowę społeczną, która mówi, że 29 lat likwidujemy górnictwo. No, natomiast patrząc na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, no, nie jestem optymistą. No, wczoraj przyjęto kolejne jakieś regulacje czy stanowisko Unii dotyczące wprowadzania Fit for 55. No i to jest tak, jakby po prostu urzędnicy w Unii Europejskiej nie dostrzegali tego, że świat się zmienił. Zmienił się świat i dzisiaj jest wojna na Ukrainie, ale jest wojna gospodarcza w całej Europie, tak? No i czas może zweryfikować te wszystkie swoje poglądy na to, czym można palić i jak pozyskiwać tanią energię, bo tania energia to jest węgla. Jakby nie ETS, to by była najtańsza energia w Europie. Także nie widać refleksji i obawiam się, że może się nic nie zmienić. Tak? A perspektywy, tak jak zdeklarują Niemcy, Holendrzy, perspektywy dwuletnie, no to myślę, że nas nie interesują perspektywy dwuletnie, bo to są inwestycje. To są inwestycje w górnictwie długoletnie, tak? A jeżeli się by okazało, że za dwa lata, daj Boże jeszcze szybciej, skończy się wojna i się, ja tak przynajmniej uważam, takie mam zdanie, że mogą się dogadać z kimś po Putinie czy z kimś innym i wróci to, co było, no to wyrzucone pieniądze w błoto i nikt nie da gwarancji, że ten węgiel za 2-3 lata ktoś odbierze, tak? Dokładnie, bo wydaje się, że sankcje nakładane na Rosję to jest definitywne przekreślenie tego węgla rosyjskiego, gazu, ropy, innych surowców właśnie z tamtego kierunku, ale tak jak pan przewodniczący mówi, no kto wie, co będzie za jakiś czas. Jest umowa społeczna, ona jest obowiązująca. Komisja Europejska i inne unijne instytucje jeszcze, z tego co wiem, jeszcze nie notyfikowały tej umowy społecznej. Nie, umowa społeczna została podpisana, złożono ją do notyfikacji w Unii Europejskiej. Z naszych informacji wychodzi, że dopóki nie będzie przyjęty w Polsce program energetyczny Polski do 2040 roku, a najlepiej do 2049, do którego to ma obowiązywać umowa społeczna, to najprawdopodobniej z tą umową nic się nie będzie w Unii działo. Wiemy tylko, że przysłali urzędnicy pytania dotyczące tej umowy i poszczególne spółki węglowe na te pytania odpowiadają. No, chciałbym tylko powiedzieć, że umowa społeczna, jeżeli by została notyfikowana, no jest jakimś gwarantem dla tych ludzi. Tak, 29 lat z naszych, powiedzmy, badań czy powiedzmy tego, to wychodzi na to, że większość tych pracowników górnictwa dopracuje do emerytury. Tak? Jeżeli nie przy wydobyciu węgla, to już potem przy likwidacji, bo likwidacja dużej kopalni to jest 3-4 lata. Więc wszyscy by dopracowali ewentualnie do emerytury. Dzisiaj słyszę głosy różnych polityków, którzy mówią, że trzeba od umowy odstąpić. Więc no, ja mam pytanie, jakie gwarancje na stole leżą? Jakie działania podejmą? Bo dzisiaj mówić i nie brać odpowiedzialności jest łatwo. Tylko to jest 60 tysięcy miejsc pracy w górnictwie, dookoła górnictwa, około 300
300 do 350 tysięcy miejsc pracy. Więc jeżeli ktoś chce za to wziąć odpowiedzialność, czy chce powiedzieć, że odchodzimy od umowy i będzie dalej funkcjonował węgiel, no to chcę, żeby pokazał na stole papiery, jakie gwarancje, tak? Czy dzisiaj, ja pamiętam wrzesień 2020 roku, gdzie mieliśmy problemy, 6 milionów ton na zwałach, strajkowaliśmy, ludzie siedzieli pod ziemią, żeby zawalczyć o kopalnie, które wtedy chciano zamknąć, tak? I myśmy tam byli, walczyliśmy o ten węgiel. No wtedy ci niektórzy politycy byli ministrami w Ministerstwie Aktywów Państwowych i nie słyszałem mi głosu, że musimy walczyć o węgiel, musimy ratować. Wtedy żeśmy walczyli o to, żeby przetrwać. Tak? I tam było porozumienie podpisane w Polskiej Grupie Górniczej. I od tego porozumienia we wrześniu, chyba 25 września, wzięło się też rozmowy dotyczące tak zwanej umowy społecznej. I tam też we wrześniu usłyszeliśmy od rządzących tym krajem, że nie wyjdziemy dla was z Unii Europejskiej. Nie wyjdziemy dla węgla z Unii Europejskiej. Więc mieliśmy tego świadomość, że no trzeba coś zrobić, żeby ci ludzie dopracowali do emerytury i żeby ten węgiel jeszcze przez te 29 lat w Polsce był. No i dzisiaj, tak jak mówię, ci wszyscy, którzy mówią o odejściu od umowy społecznej, mam proste pytanie. Pokażcie jakieś działania. Pokażcie, czy macie ustawy, które mówią, że wyjdziemy z ETS-u, wyjdziemy z Unii Europejskiej, tak? Odblokujemy banki, które będą finansowały inwestycje, bo dzisiaj banki są zablokowane. Powiem prosto, jeszcze w tamtym roku spółki węglowe polskie miały problem z ubezpieczeniem swojego majątku, bo polskie spółki nie chciały ubezpieczać majątku, bo to czarne, tak się to nazywa w Unii Europejskiej. Nie można zaciągnąć kredytów, więc większość się pozbywa, cokolwiek jest związane z węglem, to większość spółek się tego pozbywa, więc jest dla mnie proste pytanie. Pokaż jakieś ustawy, uchwały, które doprowadzicie do tego, że ten węgiel będzie funkcjonował, nie wiem, 200 na stałe. No niech to ktoś pokaże. Dzisiaj mam umowę i gwarancję dla tych ludzi, jeżeli Unia to notyfikuje, tak? A no łatwo jest mówić politykom, tak? Jutro jest politykiem, pojutrze go nie będzie i żadnej odpowiedzialności za to nie będzie ponosił, tak? Nie daj Boże, Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica przegra wybory, jak nie będzie to notyfikowane, przyjdą kolejni, no i myślę, że powiem brzydko, węgiel zostanie pozamiatany w 10 lat, może w 5. Patrząc na to, co się dzieje, jakie jest podejście urzędników Unii Europejskiej. Ta umowa społeczna jest gwarancją pewną. Znaczy się, po notyfikacji ona jest jakąś gwarancją. Ktoś powie, no ale to jest tylko papier. No tak, ale jakiś papier jest i będzie zaaprobowany w Unii Europejskiej, tak? Więc może będzie trudniej z niego zrezygnować, tak? Natomiast no dzisiaj mamy tą umowę. Jeżeli nie będziemy mieli nic, to jeżeli się, bo tak mówiłem wcześniej, okazało, że za 2 lata wróci do łask węgiel, nie wiem, z Rosji, skąd inąd, dogadają się znowu z Putinem, no to wtedy siądziemy do stołu z kim? Pojawia się pytanie, panie przewodniczący, bo słyszymy i Niemcy, i Austria, też Holandia zaczynają troszeczkę przychylniej się o węglu wypowiadać, o tym powrocie. Czy skoro jeszcze nie jest notyfikowana ta umowa społeczna, czy nie tyle odejście od niej, ale czy nie można byłoby, czy nie pojawia się taka możliwość, żeby coś jeszcze ugrać, żeby na przykład wydłużyć ten okres odchodzenia od węgla? Ojcze Grzegorzu, no, piłka jest po stronie rządu. Myśmy tu było parę spotkań w Katowicach na temat umowy. Mówiliśmy, słyszeliśmy przynajmniej z ust wicepremiera Sasina, który chyba jest przychylny dla węgla, także że może trzeba będzie zweryfikować i kopalnie na Osi i zweryfikować umowę społeczną. No ale z drugiej strony słyszymy wypowiedzi premiera Morawieckiego, który mówił o sprowadzaniu węgla z zagranicy. Słyszymy informacje pani minister Moskwy, która mówi o fotowoltanice, o pompach ciepła, o wiatrakach, ale nic się nie mówi o węglu, tak? Słyszeliśmy też z ust, że może będzie tak, że gaz nie będzie tym paliwem przejściowym, jak to jest wpisane w programie energetycznym polskim poprzednim do 2040 roku, że tym paliwem ma być w okresie przejściowym dochodzenia do atomu, do wiatraków, ma być węgiel, tak? No więc my czekamy, jeżeli tak rzeczywiście ma być i rząd ma takie zdanie, że ma być węgiel, no to siadajmy do stołu, rozmawiajmy, no bo wtedy 29 lat funkcjonowania węgla, a nie będzie elektrowni gazowej, tylko będą węglowe i pewnie trzeba by rewitalizować 200 i coś jeszcze wybudować na węgiel. Jakieś chociażby elektrownie nisko czy zeroemisyjne, takie jak to się robi w Japonii. Dlatego też, no i wtedy siadajmy i rozmawiajmy, pokażmy. My wiemy, gdzie można zainwestować, gdzie, które kopalnie mają węgiel, gdzie są złoża, w jakich spółkach, to są wszystkie, to jest i w Tauronie, i w Polskiej Grupie Górniczej na kopalniach, tak?
i my wiemy, gdzie tam jest inwestycja, tylko te inwestycje mogą trwać 6-7 lat, jeżeli skrócimy pewien okres przygotowania koncesji i tak dalej. Natomiast dzisiaj o tym nikt nie mówi. Dzisiaj się mówi o tym, że będziemy sprowadzać węgiel z Kolumbii, z Australii, z Indonezji. Tak? Drogi węgiel, na dzisiaj bardzo drogi węgiel. Nie mówi się o tych inwestycjach. I powiem szczerze, ja chętnie siądę do stołu, nawet wydłużenie perspektywy do 2,60, bardzo chętnie siadam do stołu, bo dla mnie to będzie, jak to powiem, miód na serce, że ten węgiel jeszcze dłużej będzie praca na Śląsku, będzie można przyjmować ludzi do pracy, będą miały utrzymanie rodziny. Pani minister, to pan przewodniczący wspomniał, pani minister Moskwa zapewnia, że będzie węgiel, że na zimę go nie zabraknie, gazu też nie zabraknie. Czy te kierunki kolumbijskie czy inne zagraniczne to jest rozwiązanie? To jest pytanie pierwsze. A drugie, polski węgiel, perspektywa kilku dobrych lat, żeby wydobywać go na tyle, bo nie ma na zwałach, nie ma tego węgla po prostu, brakuje. Więc pytanie, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, żeby je wprowadzać w życie i realnie ten węgiel, żeby się pojawiał? Ojcze Grzegorzu, jak zaczęto mówić o tym, że będziemy sprowadzać węgiel za granicę, bo go brakuje w Polsce, myślałem, że to będzie okres, ktoś powie, w okresie przejściowym, jak nie zainwestujemy w własne kopalnie. Ale tego nie usłyszałem, tak? Nie ma tego inwestowania w polskie kopalnie i czasowo sprowadzamy węgiel z zagranicy. Myślę, że to jest tak. My mamy chociażby w Polskiej Grupie Górniczej są pewne kopalnie. Jest kopalnia Bolesław Śmiały, tam jest złoże za Rowem Bełckim, się to nazywa. Tak? Jest w Rybniku tak zwane BR-y, tam jest pole, też można wejść. Jest kopalnia Piast Ziemowit i jest tak zwany Ziemowit Głęboki, gdzie pogłębienie szybu dochodzimy do 140 milionów ton węgla klasy 27, 28, 29, czyli tego jednego z najlepszych. Tak? I są jeszcze inne kopalnie, są w Tauronie wydobycie się robi, czy pogłębia się szyb Grzegorz, tak, do złóż. No i to są katowickie kopalnie. My wiemy, gdzie ten węgiel jest i gdzie go wydobywać, tylko na dzisiaj, kto zainwestuje, jeżeli się okaże, tak będzie za 2 roki, za 2, za 3, za 4, za 5, że tego węgla nie będzie potrzeba i tak powiedziałem. I zainwestujemy olbrzymie pieniądze, a potem nam powiedzą, dobrze, żegnajcie, węgiel nam nie jest do niczego potrzebny. Dlatego się tu kłania polityka energetyczna państwa, kłaniają się pewne decyzje, odważne decyzje rządzących. Pół roku temu mówiłem, że musimy uważać, bo paliwo, węgiel jest paliwem dla nas strategicznym, i sprawdziło się. Przyszła wojna, i to jest paliwo strategiczne. Powiem tak, będą budować atom, dobrze, będą wiatraki na morzu, tylko te wiatraki nie zapewnią stabilnego źródła energii. Tak, musi być stabilizator. Mówiono, że tym stabilizatorem będą elektrownie gazowe, a dzisiaj się mówi o elektrowniach węglowych, tylko nic się w tym kierunku nie robi. I tak jak mówiłem wcześniej, uzależnialiśmy się od innych źródeł energii. Przecież ten gaz, czy z Baltic Pipe, czy z innych kierunków, to nie jest nasz gaz, tak? Tak samo i paliwo do elektrowni atomowej to też nie jest nasze paliwo. Dzisiaj własne paliwo mamy węgiel. Węgiel kamienny, węgiel brunatny i powinniśmy na tym bazować. A jeszcze wracając do braków węgla, ojcze Grzegorzu, dzisiaj nie wiem, czy pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński jest informowany rzeczywiście o tym, kto odpowiada za brak węgla, bo ja dzisiaj chcę tu powiedzieć jasno i wyraźnie na antenie, że nikt nie powinien patrzeć ani w kierunku Polskiej Grupy Górniczej, ani w kierunku Taurona, ani Bogdanki, ani Węglokoksu, czyli spółek węglowych i patrzeć w tym kierunku, że tu jest odpowiedzialność za brak węgla. Nie. Odpowiedzialnym za brak węgla jest energetyka, zarządy spółek energetycznych, a szczególnie zarządy z Polskiej Grupy Energetycznej, zarząd, który niestety 2020-2021 nie realizowano kontraktów nie tylko z Polską Grupą Górniczą, ale wszystkie spółki Tauron ze swoimi kopalniami, które ma Enea z Bogdanką, nie były realizowane kontrakty. I tłumaczenie ich, że był COVID i mniejsze zapotrzebowanie na energię, nie sprawdza się w ich sprawozdaniach finansowych, gdzie spalili między 10 a 11 milionów ton, pomimo że nie odbierali go z polskich kopalń. Czyli co zrobili? Czyli albo go sprowadzili i jeszcze kolejny i w tym samym czasie sprowadzono z zagranicy prąd, zaimportowano 12 terawatogodzin, to jest około 4-5 milionów ton węgla do spalenia. Tak? I tu jest odpowiedzialność za brak węgla na rynku, bo po tych
informacjach, no niestety przyszła rozmowa na temat umowy społecznej. Ściągnięto z energetyki informacje, jakie będzie zapotrzebowanie na węgiel. No i ono było przynajmniej w przypadku Polskiej Grupy Chemicznej na 23,5 miliona. Czyli zeszliśmy z 28,9 milionów ton na 23,5. Tak samo w przypadku Tauronu to jest 6 milionów, zeszli na 4 miliony ton. Tak? No i to są te dzisiaj braki na rynku tego węgla. Gdyby realizowano normalnie kontrakty, to tak jak powiedziałem, dzisiaj byłoby 8 do 9 milionów ton węgla na rynku więcej. Oczywiście z tego to nie jest cały węgiel opałowy, bo z tego by było około 3 milionów ton węgla opałowego, bo nie cały węgiel jest węglem tak zwanym opałowym, który się nadaje do gospodarstw domowych. Tak? Bo jak Polska Grupa Górnicza produkuje 23,5 miliona ton i jest dobry wysyp, no to to jest około 4,5 do 5 milionów ton węgla opałowego. Mhm. I dzisiaj ta luka byłaby, i jeszcze raz powtórzę, żeby to dotarło do wszystkich, nie górnicy i górnictwo odpowiedzialne dzisiaj za brak węgla. Bo dzisiaj ta odpowiedzialność niestety spada na spółki energetyczne, gdzie wtedy ktoś podpowiada rządzącym, że spółki ich paliwowe będą w stanie sprowadzić wtedy, jak będą braki, tani węgiel z zagranicy. Więc dzisiaj niech te spółki sprowadzą ten tani węgiel i sprzedadzą obywatelom w Polsce ten tani węgiel z zagranicy. Właśnie tani węgiel, to jest takie magiczne, powiem, hasło z zagranicy. Czy ten węgiel z zagranicy naprawdę jest tani w rzeczywistości? No ojcze Grzegorzu, no dzisiaj tam, jeżeli dobrze pamiętam, to są ceny ARA, tak? No więc mówi się, że to zakontraktowanie węgla z Kolumbii to jest różnie. 2000-2200, nie mam takich danych, powiedzmy. Niektórzy mówią, że go sprowadzany jest po 1400 zł miał chociażby do elektrociepłowni czy elektrowni. My sprzedajemy jako Polska Grupa Górnicza do energetyki dalej węgiel, przynajmniej do tych największych odbiorców, po 250 zł. Jeszcze raz powtórzę, 250 zł. Tak, te zera trzeba sobie dokładnie. I teraz wszystkie elektrownie węglowe pracują pełną mocą, tak? I ten prąd z tego taniego polskiego węgla jest eksportowany za granicę, tak? Mhm. A spółki paliwowe, chociażby PGE Paliwa, sprowadza węgiel z zagranicy i oferują różnie, podobno od 50 do 60, bo do kontraktów nie mamy wglądu. Polskim ciepłowniom, energetyce po takich cenach oferuje się węgiel zagraniczny, gdy my sprzedajemy 250, czyli to jest około 12,5 zł za gigajoula. No i teraz jest pytanie, czy ktoś nad tym panuje, tak? No przecież jakby dzisiaj zarządy spółek górniczych powiedziały, nie sprzedajemy węgla do polskich elektrowni, tylko sprzedamy za granicę po cenach ARA, tak? To dzisiaj by tych zarządów nie było. A ludzie odpowiedzialni za to, co się dzieje w Polsce, za brak tego węgla, no niestety mają się dobrze. Tak. Ma być przez Sejm przyjęta ustawa regulująca ceny węgla. Jest taka zapowiedź rządu, ale też już jest zapowiedź, że no ta tona będzie kosztowała około 1000 zł, więc podejrzewam, że nie będzie kosztowała 500, 600, tylko nie wiem, 900 na przykład. Tak? Więc pytanie, czy to jest rozwiązanie i czy to nie będzie posądzenie o jakąś taką... Ojcze Grzegorzu, mam tu ściągę w telefonie, ale z pamięci powiem. My i tak sprzedajemy od 3 miesięcy, jak się zaczął kryzys z węglem, Polska Grupa Górnicza sprzedaje średnio węgiel po 1000 zł. Średnio, bo tam są groszki, są po około 700 ileś złotych, 880 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, gruby węgiel, te grube kęsy, no i ekogroszki średnio, bo tam jest od Karolinki, która kosztuje 1200 zł, bo jest mieszana z brukolem, po retopal, po pieklorza i po karlika, to te średnie cena ekogroszków i luzem czy workowanych to jest 1060 zł. Więc Polska Grupa Górnicza nie musi nic zrobić, po takiej cenie sprzedaje. Tylko nie zmienia to faktu, że nawet jak sprzedajemy na sklepie już wszystko, omijamy pośredników, omijamy autoryzowanych, gdzie zostały wypowiedziane umowy autoryzowane sprzedawcom. Teraz jest nabór na tak zwanych sprzedawców franczyzowych, żeby po prostu w Polsce, jak będą te składy, żeby ten węgiel też był tani. Tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że tego węgla braknie. Bo patrząc na to, że my wyprodukujemy w sumie jako wszystkie kopalnie polskie może 5 milionów ton węgla opałowego, może 5,5, no to i tak z informacji, które przedstawiają, że około 4 miliony ton węgla opałowego do gospodarstw było sprowadzane, czy do ciepłowni z Rosji, czy z innych kierunków, no to tego węgla
braknie. No chyba, że tak, pani minister, Moskwa mówi, że ten węgiel zostanie sprowadzony. No tylko my mamy informację, że możliwość przeładunkowa w portach polskich to jest około 4,5 miliona na rok. Tak. Nie chcę już być pesymistą, bo za chwilę może być tak, że te porty będą przeładowywały co innego, zboże z Ukrainy, a nie węgiel. Więc rzeczywiście tego węgla może braknąć. No, ustawy nie chcę krytykować, chcą pomóż ludziom, no tylko rodzi się parę pytań. No, pierwsze pytanie jest takie, że każdy, kto pali węglem, chociażby gdzieś na obrzeżach, tak jak mówią, w tych biednych, czy w wioskach, czy w miasteczkach, gdzie ma nieocieplony dom i ma jeszcze nie ma wymienionego pieca, ma kopciucha, no to o ile dobrze słucham ludzi, no to 6, 7 do 8 ton będzie musiał spalić, bo jeżeli jeszcze grzeje wodę, no to gdzieś w tym momencie tak to wygląda. Tak? Jeżeli chodzi, jak mają nowe piece na ekogroszki, to i tak się spala 4, 5, zależy od zimy, 5 ton tego ekogroszku. No dzisiaj dostanie, będzie miał zapewnione 3 tony, no więc jest pytanie, gdzie kupi resztę, tak? Bo to 3 tony i pewnie jeszcze też tego węgla braknie, natomiast 3 tony no to jest dla mnie trochę takie dziwne, no chyba, że to ma być na tej zasadzie, że, bo to jest 3 tony na rok, w tym roku kupi 3 tony i od stycznia będzie musiał znowu kupić 3 tony, więc pewnie wtedy wystarczy. Mam nadzieję, że to tak będzie, bo jeżeli to ma być tylko 3 tony w tym roku, no to niestety, ale to jest jakiś problem. No. A drugie pytanie, które się ciśnie na usta, no to jest, co będzie z tym węglem drogim z zagranicy, tak? Jeżeli on jest dzisiaj oferowany bardzo drogo, no kto i komu to zrekompensuje, kto to będzie sprzedawał. Mam nadzieję, że to będą sprzedawały te spółki, które go sprowadzają i one się rozliczą potem z państwem. Tak? Nie chciałbym, żeby to zrzucono na Polską Grupę Górniczą, bo my nie mamy z czego dołożyć jako Polska Grupa Górnicza, żeby pokryć pewne straty, które pewnie na tym czy będą. Obniżyć cenę nawet. Czy obniżyć cenę, a potem dostać rekompensatę. Chociaż pewnie, jeżeli to przyjedzie węgiel, jak to ktoś mówi, niesortowany, a trzeba go posortować, to też są koszty i wtedy ta cena nie będzie, jak to mówią, 2000, 2200, tylko ona będzie oscylowała wokół 3000. Z rynek węgla w Polsce naszym gościem pan Bogusław Chutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Unia Europejska też przyjęła nowe regulacje, czy chce przyjąć nowe regulacje dotyczące emisji metanu. Możliwy jest całkowity zakaz metanu. Wiemy, że Polska ma wiele kopalni metanowych i czy to oznacza zamknięcie tych kopalni, bo jeżeli nie ma metanu, to trzeba zamknąć stację odmetanowania kopalń na przykład. Znaczy się, no ojcze Grzegorzu, no dla mnie kuriozum jest to, że zlikwidować stację odmetanawiania, tak? No i teraz, dobrze pamiętam, jak liczono, jakby ta dyrektywa weszła na 2025, ma wejść, że jak dyrektywa wyjdzie, to chociażby Jastrzębska Spółka Węglowa będzie musiała zapłacić chyba między 1,5 a 2 miliardy kar czy opłat za emisję metanu. Więc no powiem szczerze, nie wyobrażam sobie tego. No mam nadzieję, że rząd polski coś się tu wykaże. I ci politycy, którzy dzisiaj mówią, że będą walczyć o węgiel, no czas, żeby się wykazali, żeby pokazali, że mogą coś zrobić, że mają pomysły, że to będzie przelane na papier, że to będą ustawy i tak dalej. No bo dzisiaj, o ile dobrze, to jest tak, kopalnie niemetanowe, to jest chyba Piast, Ziemowit, Bolesław Śmiały, bodajże Bogdanka i jeszcze jakaś kopalnia jest niemetanowa. Teraz z pamięci, natomiast no, cała reszta to jest metan. Kilka, tak, to jest kilka kopalń, a cała reszta jest metanowa. Na kary, na takie rzeczy, na to nas nie stać pewnie, no więc nie byłoby sensu wtedy wydobywać. No mam nadzieję, że nasz rząd to zmieni i nie będzie przynajmniej w tym momencie, tak uległy wobec Unii Europejskiej. Mówimy o węglu, rynku węgla w Polsce. To się oczywiście wiąże z całą transformacją energetyczną, jak to nazywamy pięknie. Rok 2050, taki też szczególny, kiedy to Europa ma zamiar stać się kontynentem zeroemisyjnym. Tak Unia Europejska myśli, planuje. Natomiast no, statystyki pokazują, że państwa Unii Europejskiej wszystkie razem emitują 8% CO2 emisji światowej.
92% to jest spoza. Więc pytanie, czy to nie jest jakaś taka utopia tylko i wyłącznie, czy jakbyśmy nazwali, nie wiem, religia klimatyczna, bo pytanie tak, no my przestaniemy emitować CO2 i nie wiem, no roztoczymy sobie jakiś parasol nad Europą, jakiś klosz taki, i CO2 z innych kontynentów nie będzie wpływało. Ojcze Grzegorzu, no powiem tak, na pewno, jakżeśmy pół roku temu rozmawiali, to mówiłem, że na świecie się wyprodukuje węgla 7,5 miliarda ton. Mhm. Dzisiaj to jest ponad 8 miliardów ton. Czyli świat zwiększył wydobycie węgla, a my chcemy zmniejszać wydobycie węgla. Rzeczywiście za 8% Europa odpowiada emisji, tak? Jest prosty przykład. No nie będziemy mieli ani klosza, ani nic. Przemysł z Europy, przynajmniej z Polski się przeniesie na obrzeża, czy huty, czy inny przemysł energochłonny się wyniesie z Polski. Nie będzie miejsc pracy, a jest prosty przykład. No dzisiaj Kraków zakazał palenia wszystkiego, no i niby ma mieć czyste powietrze. No dzisiaj wszyscy mówią w Krakowie, że on jest w dolinie i ościenne miasteczka, wioski i no i to jakby nie zmieniło tego, nie? Powietrze dalej jest nie takie, jak powinno być. Więc wydaje mi się, że nie wiadomo, co by Europa nie zrobiła, to może być różnie. Natomiast, no tak jak powiedziałem, jest to odejście od pewnych rzeczy, to jest likwidacja tysięcy miejsc pracy w Europie, tak? No więc widzimy już teraz, jak Europa postępowała, cały swój przemysł energochłonny przeniosła do Chin i gdzieś. I teraz przyszła pandemia, przyszła wojna, są, jakby powiedzieć, zakłócone dostawy, tak? Przerwane, jakby powiedzieć, linie dostaw. No i jest dzisiaj problem z samochodami, ze wszystkim, z produkcją. No więc może czas, żeby pomyśleć, żeby się zastanowić, żeby te miejsca pracy stamtąd wróciły do Europy, żeby tu rzeczywiście były dla młodych miejsca pracy. Popatrzmy na Hiszpanię, na inne kraje. Bezrobocie wśród młodych chyba 18, 19, 17%. No więc tam za chwilę wybuchną rewolucje. Na litość boską, no niech ktoś pomyśli w tej Europie. Więc trzeba by może było te fabryki z powrotem wrócić do Europy i zacząć tu produkować i przestać. Cały świat się nie przejmuje, tylko my się przejmujemy, tak? No ale to jest religia klimatyczna, to jest po pierwsze. Po drugie, głównym wrogiem chociażby węgla w Europie to jest pan Franciszek Timmermans, tak? Ale tylko dla niektórych. Tak, tylko dla niektórych. No ale no cóż można powiedzieć? No można powiedzieć, że większość krajów europejskich, które kiedyś była tak zwana Unia Węgla i Stali, tak? Węgiel swój wyczerpało. Oczywiście tylko nie Niemcy, bo Niemcy mają kopalnie zabezpieczone i one czekają tylko na to, żeby wznowić wydobycie. Natomiast zrezygnowały. Dzisiaj co mają do sprzedaży? Mają technologię. No mają do sprzedaży fotowoltaikę, pompy ciepła, mają do sprzedaży wiatraki, turbiny. No i to chcą sprzedać krajom unijnym, a szczególnie Polsce i tym krajom, które jeszcze mają węgiel. Tak? Bo dzisiaj chcemy wydać miliardy na budowę wiatraków na morzu. Słusznie, niesłusznie, nie mnie oceniać, tak? No, ale popatrzmy na to, co będzie stabilizacją tej energii, bo ona jest niestabilna. Tak? Wieje, nie wieje, natomiast jeszcze nikt nie wymyślił magazynowania tej energii. To jest po pierwsze. Po drugie, popatrzmy to, co mówiłem też pół roku temu. Jak przyszła mocniejsza zima, to Niemcom zamarzły wiatraki. Trzeba było importować drogą energię i z Polski, i z innych krajów. Tak? No więc ktoś musi to wyważyć, bo pewnie i wiatraki, i wszystko jest potrzebne, ale też potrzebna jest energetyka konwencjonalna, taka, która będzie wspomagała, żebyśmy kiedyś nam nie mówili, nasze dzieci nie mówiły, że byliśmy głupkami, mamy własne źródło, a żeśmy doprowadzili do tego, że nie ma prądu, nie ma energii, albo jest bardzo drogi. Mhm. Wspomniany pan Timmermans, dwa takie cytaty mam jego. Jeśli Polska zostanie przy węglu, będzie działać przeciwko ochronie powietrza i przeciwko klimatowi. To o Polsce. A dalej mówi, kraje, które planują spalanie węgla jako alternatywę dla rosyjskiego gazu, mogą to robić zgodnie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. To o Niemczech i o Austrii. Czyli polski węgiel jest trujący, a niemiecki, austriacki, czy spalany w Niemczech, w Austrii ma właściwości no lecznicze wręcz. Grzegorzu, my na to mamy w Polsce przysłowie, nie? Co wolno wojewodzie, no właśnie, to nie tobie. Także to tak na dzisiaj wygląda. No niestety jesteśmy traktowani dziwnie w Europie, patrząc na nie tylko na to, na praworządność, na inne rzeczy, tak? Wszystkim wolno, nam nie wolno. I tak sytuacja wygląda dzisiaj. Więc myślę, że tak mówię, rząd powinien pewne rzeczy zweryfikować. Jest
stan wojenny, ja to tak nazywam, tak? My jesteśmy bezpośrednio zagrożeni też ewentualnym atakiem Rosji, więc może czas, żebyśmy podjęli wojenne decyzje, no, takie, które nas zabezpieczą przed tym, że nie zabraknie nam prądu i przed tym, że mamy spalać własny surowiec. No, czas, żeby ktoś podjął te odważne decyzje, tak mówię, na papierze, żeby się... To nie Timmermans będzie tu żył i mieszkał, to nie Timmermans będzie decydował o pewnych rzeczach. Natomiast no, jak się wojna nie skończy, no to będziemy mieli problem rzeczywiście i z opałem, i z energetyką, i ze wszystkim. Więc tak mówię, czas, żeby rząd podjął odważne decyzje, nie patrząc na urzędników unijnych. Franciszek Timmermans mówi o celach klimatycznych. No dobrze, no tylko oni teraz ten Fit for 55 chcą wprowadzić. Wczoraj przyjęli jakieś stanowisko, które mówi rzeczywiście o tym, to było chyba Lex Buzek to się nazywa, że nie będzie spekulowania, ale jest za to w niedługiej perspektywie likwidacja tak zwanych darmowych emisji, więc o to i tak podniesie cenę. Tak? Jest tam przyjęte, że będzie trzeba kupować emisje na transport i chyba tam wyłączyli tylko gospodarstwa domowe, natomiast prywatne firmy będą musiały kupować emisje też na tym, to też podrożeje emisje. Tak? Niektórzy przewidują, że jeżeli nawet zablokowanie powiedzmy tych oszustw na emisjach CO2, na tych wolnych emisjach CO2, to i tak to za parę lat podrożeje do 150-200 euro za emisję, więc to będzie, jak to brzydko powiedzieć, drżnięcie polskiej energetyki i węgla. Wspomniał pan przewodniczący o niskoemisyjnych, czy wręcz zeroemisyjnych, czy to elektrowniach, czy zakładach. Ta technika idzie do przodu w kwestii nawet spalania węgla. Z drugiej strony no pojawiają się głosy rozsądku, które mówią, że wiatraki, fotowoltaika, jakieś farmy energetyczne i tak dalej, no to nie jest tak do końca ekologiczne, jak się mówi, bo też jest konkretna ingerencja w środowisko naturalne, choćby no, wiatrak, to nie jest jakiś tam wiatraczek, który się wbije w ziemię, ale to jest potężna wylewka fundamentu, która musi być zrobiona. To jest też no, konkretne działanie tego wiatraka, które też ma wpływ na przyrodę dookoła. Więc pytanie, czy kto i w jaki sposób takim głosem rozsądku powinien się odezwać i powiedzieć, no zobaczmy, jak jest naprawdę. Ojcze Grzegorz, no myśmy w umowie społecznej zapisali pewne inwestycje, które mogłyby pokazać, że rzeczywiście da się węgiel spalać bezemisyjnie, zeroemisyjnie. Dzisiaj pewnie do tyłu, jeżeli podpisywali umowę, nie było wojny, no to pewnie te technologie przeliczając były drogie. Dzisiaj przy tych cenach węgla, przy wszystkim, to te technologie by się opłacały. No po drugie, no, nie ktoś postawi jedną taką elektrownię, która funkcjonuje czy w Japonii z wyłapywaniem dwutlenku węgla z CCS-em, żeby wszyscy w Polsce zobaczyli, że ten węgiel da się spalać prawie bezemisyjnie, tak? Natomiast nie pozwoli na to pewnie Unia Europejska, no bo tak jak mówię, to by przeczyło wszystkim ich działaniom, tak? No byliśmy na wycieczce gdzieś we Włoszech, byliśmy w Turcji i tak dalej, no tam są kraje, gdzie słońce świeci ileś tam. No i tam, powiem tak, za bardzo nie widziałem fotowoltaniki na dachach, tak? Nie było tego, że wszyscy się zachłysnęli, no przecież mogliby mieć, bo jak tyle słońce im świeci, tak? No więc jest to dla mnie dziwne, tak? Natomiast tak jak mówię, no są i tu się powtarzam, Japończycy 60 chyba czy 70% swojej energii pozyskują z elektrowni węglowych. I tą technologię, powiedzmy, unowocześniają, rozbudowują. I może czas, żebyśmy o tym też pomyśleli. Żeby chociażby jedną taką instalację, którą mamy wpisaną w umowie społecznej, żeby ktoś postawił. Tak? My mamy tam wpisane inwestycje na tak zwane błękitne paliwo, czyli blue coal. Tak? To jest tak zwany odgazowany węgiel. Mhm. I to jest taki węgiel, gdzie spalany nawet w kopciuchu nie robi niskiej emisji. Tak więc jest parę różnych technologii. Jest chociażby no teraz pytanie, no dlaczego Europa się boi i nie zrobi na przykład produkcji wodoru z węgla, tak? Tylko chce robić z OZE, z innych rzeczy. No przecież można wyprodukować wodór z węgla i nazywają to paliwo przyszłości. Oczywiście jak zwykle powiedziano, że to będzie szary wodór, czarny wodór, z czarnego nie można robić wodoru. No więc jest kilka technologii, gdzie można by zastosować. No tak jak mówię, tylko to nie zależy ode mnie ani
zależy to od rządu, od determinacji, od rządzących, tak jakie podejmie decyzje. No, patrząc na to, co mówią, no ktoś pana prezesa i premiera Jarosława Kaczyńskiego przekonał do tego, że trzeba by od węgla odejść. Nie wiem kto, natomiast no, myślę, że popełniają i dalej mówię, że popełniają duży błąd, odchodząc od własnego źródła energii, którego mamy na lata. W świętej pamięci pan profesor Szyszko miał konkretne pomysły, propozycje i nie tylko w Polsce, na naszej tutaj płaszczyźnie się nimi dzielił, ale podczas tych spotkań, tych kopów tak zwanych, prezentował bardzo konkretne rozwiązania i to nie tylko jakieś populistyczne twierdzenia, tylko już, to już były konkrety. Dlaczego go nie słuchano? No, nie słuchano, no bo szedł, jakby powiedzieć, innym nurtem niż Unia Europejska, tak? No i niestety naraził się komuś, no i musiał odejść. No myśmy też z nim jako Solidarność współpracowali. Przecież my od lat mówimy o tym, że nie można odchodzić od węgla. Były tak zwane prekopy. On proponował, że jeżeli już będziemy mieli elektrownie węglowe, to żeby w lasach robiono to, żeby to pochłanianie zwiększać, powierzchnię lasów, zwiększać możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. No ale dzisiaj, jeszcze wtedy, jak profesor Szyszko żył, to jeszcze nie było tych dopracowanych, jeszcze te technologie spalania węgla, te zero, były drogie, tak, były w powijakach. Dzisiaj ta technologia szybko postępuje i jeżeli by ktoś jeszcze zainwestował te pieniądze, to pewnie by się okazało, że będzie to efektywne i dobre, tak, i byłoby to oparte, tak powiedziałem jeszcze raz, na naszym źródle, własnym źródle surowcowym, tak jakim jest węgiel, tak, czy kamienny, czy brunatny. Patrzę na zegarek, za 9 minut 19, zatem zapraszamy też Państwa do tego, żeby telefonować, dzielić się refleksjami, zadawać pytania. Rynek węgla w Polsce, taki dzisiaj temat proponujemy, a naszym gościem jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Telefony do studia telewizji Trwam dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 657 00 12, dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dwa numery dla widzów i słuchaczy spoza granic Polski 48 56 657 00 13 i 657 00 14. Panie przewodniczący, pytanie o nastroje wśród górników, tak po prostu, bo no, mamy tę umowę społeczną, powiedzmy, że no, już prawie gotową, więc coś już wiemy do tego 2050 roku, 49-50. Więc pytanie, czy to daje jakąś pewność, jakiś taki spokój? Dzisiaj, no powiem tak, górnicy, jakby powiedzieć, chcą od nas rząd, żebyśmy więcej wydobywali węgla, tak? No więc znowu praca w soboty i niedzielę, tak? Więc na pewno są braki w ludziach. My, patrząc na to do tyłu, jaka była kondycja górnictwa, pracujemy nierzadko na takim sprzęcie remontowanym. Tak więc trzeba byłoby zainwestować w sprzęt. To jest też inwestycja w bezpieczeństwo górników. No i może udałoby się to te wydobycie zwiększyć. Ale też pytają się górnicy prosto, no, dlaczego my wydobywamy węgiel i przy takiej koniunkturze nie zarabiamy, tylko sprzedajemy go po 250 zł do energetyki, tak? Gdy węgiel jest prawie 300 zł w ara. No więc to są pytania górników, bo niedawno głosowano w styczniu ustawę, która dawała pieniądze Polskiej Grupie Górniczej, subsydiowanie, że z tym wszystkim spółkom, to było subsydiowanie wynikające już z umowy społecznej, że to jest ta dopłata do obniżania, do odchodzenia od węgla. No i dzisiaj jest pytanie, no przecież my byśmy na ten własny byt mogli zarobić, tak? No, przykład jest prosty. My dzisiaj sprzedajemy po 250 zł, tak mówiłem wcześniej, do energetyki węgiel, z czego energetyka sprzedaje energię elektryczną po 800 do 1000 zł za megawattogodzinę, tak? Gdzie, o ile dobrze pamiętam, pół tony węgla wystarczy na wyprodukowanie 1 megawattogodziny, tak? Więc no to jest pytanie, bo prąd zdrożał. Firmy polskie, tak, kopalnie, jak
chciały rozmawiać o dostarczaniu prądu, to zaproponowano im cenę prawie 1000 zł za megawattogodzinę, tak? Gdzie my powiedzmy, jeszcze raz dostarczamy po 250 zł węgiel do energetyki. No i jest pytanie, czy ta cena wynika z ceny węgla? No nie sądzę, bo my cenę węgla trzymiemy od 2-3 lat na tym samym poziomie dla energetyki, tak? No więc najprawdopodobniej cena energii poszła w górę ze względu na wzrost 6-krotny cen gazu. I to jest ta sytuacja i proszę popatrzeć, jak to dzisiaj wygląda. I o to się górnicy pytają. No i dzisiaj nikt nie wyszedł, nie powiedział im dziękuję, albo nikt nie wyszedł, nie powiedział, słuchajcie, jesteście kotwicą antyinflacyjną, bo jeżeli podniesiecie ceny, to może inflacja, chociaż z drugiej strony ja twierdzę, że nie byłoby to uderzenie w inflację, ale przede wszystkim w zyski spółek energetycznych i innych, które dzisiaj ogłaszają miliardowe zyski za pierwszy kwartał. Dziękuję bardzo. Mamy telefon, bardzo proszę, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz. Daniel z Wielkopolski się kłania. Pozdrawiam ojca Grzegorzu serdecznie, pozdrawiam gościa w studiu. Bardzo potrzebny temat na dzisiejsze czasy. Przysłuchuję się od samego początku z małżonką i chciałem się zapytać gościa taką sprawę. Jak to pan widzi, czy nie lepiej by było zrezygnować z tych wszystkich umów z węgli zagranicznych, czy jest taka szansa, jeżeli my leżymy na węglu, tak przysłowiowo mówiąc. I nie rozumiem po prostu, jak to w przyszłości będzie wyglądało, bo ten węgiel nadal będzie drożeć. Ludzie myślą, że a ja mam piec gazowy, to mnie dotyczy. Każdego dotyczy, bo spółki energetyczne wytwarzają właśnie prąd z węgla, bo mają elektrownię węglową i my to zapłacimy, a nie każdy na te dofinansowanie z rządu się łapie, tak? Bo łapią się teoretycznie najubożsi, a tutaj jest klauzula taka, że łapią się, no niestety, no muszę powiedzieć prawdę, bo byłem to sprawdzić, łapią się tacy, którzy alkohol nadużywają, nie? I mi chodzi, że zwykły taki przeciętny zjadacz chleba, który pracuje i płaci uczciwie za to, no nie będzie się łapał, bo tam jest jakiś dochód także tutaj z panem się zgadzam. I przeraża mnie ta polityka Unii Europejskiej, która wszystko nam zakazuje. Ryb nie wolno łowić, tego nie wolno, tamto. To ja bym wolał wyjść z tej Unii i tyle. I byśmy sami się rządzili. Może by było trudniej, może by było jakoś tam pod górkę, ale pewnie by było spokojniej i no nie wiem, takie mam obawy, że to pójdzie w złym kierunku i obojętnie jaki rząd jest u władzy, obiecuje. No a tego, a ja to patrzę raczej tak Bożym prawem, a nie tym ludzkim i one trochę zupełnie inaczej się do tego odnosi. Serdecznie pozdrawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze dziękujemy Panie Danielu, pozdrawiamy. Już odpowiadam, proszę odpowiadam. To nie są nasze decyzje. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie chciałem podpisywać umowy społecznej. Nie chcieliśmy, ale z bólem serca, żeby się zabezpieczyć, jak nam powiedziano, że z Unii nie wyjdziemy, węgiel nie ma przyszłości, paliwem, jakby powiedzieć, przejściowym przed wiatrakami miał być gaz, tak, który i pewnie i część rosyjskiego, i ten z Baltic Pipe, i z LNG. No więc powiedziano nam prosto, no panowie, no trzeba się zwijać. Wywalczyliśmy, miało to być do 2,60, no wywalczyliśmy do 2,49, no powiedzmy do 2,50. I ta umowa społeczna jest jakimś zabezpieczeniem, tak mówiłem wcześniej, tych pracujących. Tak? Ja też bym chciał, żeby węgiel wrócił do łask, żeby ktoś w tym kraju powiedział, że mamy własny surowiec, bo na nim leżymy, tak jak pan powiedział. Tylko od razu mówię, żebyśmy to, co mówiłem na początku, żeby dzisiaj zasypać tą lukę tych 8 czy 9 milionów ton węgla rosyjskiego, to my potrzebujemy przy dobrych decyzjach rządu, tak powiedziałem, 6, 7 lat na niektórych kopalniach, 7, na niektórych 5 może, żeby wejść w te nowe złoża i zasypać tą lukę, ale też najprawdopodobniej musiałaby być jakaś specustawa, bo powiedzmy sobie prosto, przygotowanie koncesji, wszystkiego, inwestycji to jest około od 1,5 do 3 lat, tak? Jeżeli by to skrócił, no to jest szansa, bo jest i głębienie szybu, gdzie nie trzeba głębić szybu, to jest rozjechanie chodników. Niektórym politykom się wyobraża tak, że to jest przełożenie wajchy i już się sypie więcej węgla. Nie. To są miliardowe inwestycje i to są, tak jak powiedziałem, lata, żeby do tych złóż dojść. Mamy te złoża, tak jak powiedziałem, wiemy, gdzie je mamy, jest diagnozowane
I tak już wcześniej mówiłem, to są miliony ton węgla i to dobrego węgla. Natomiast no dzisiaj nie ma takich decyzji w Polsce. My czekamy na PEP. PEP dalej nie jest skorygowany. Czekamy na pewne decyzje. Tych decyzji nie ma, chociaż nam opowiadają różne rzeczy. Tak? Nie tak dawno, wczoraj chyba debata była w Sejmie. Tak? Niektórzy mówili, że będą walczyć, bronić węgla jak niepodległości. No tylko ja się pytam, to są słowa, słowa, jeszcze raz słowa. Pokażcie ustawy, pokażcie odpowiednie dokumenty, pokażcie, zróbcie, przygotujcie, zróbcie projekt poselski, że odchodzimy, wychodzimy z ETS-u, robimy pewne rzeczy, idziemy w inwestycje elektrownie węglowe, chociażby te niskoemisyjne. Nie tak dawno miała jechać delegacja do Japonii, zobaczyć, jak to wygląda. No niestety, ale z moich informacji, nie wiem czy prawdziwych, ale pani minister Moskwa odwołała taki wyjazd i nie ma tego wyjazdu. No więc to są decyzje nie po naszej stronie. Tak jak powiedziałem, my jako związki zawodowe, jako Solidarność zadbaliśmy o tych pracujących w górnictwie, tak? No bo taką mamy rolę. Tak? Chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, z bólem podpisywaliśmy umowę społeczną o likwidacji całej branży, bo to jest likwidacja całej branży i surowca własnego polskiego. No ja pracuję dość długo już w górnictwie, więc 30 lat nas restrukturyzują od Buzka, od innych, zamykają, no i nikt się dalej nie zreflektował z tego, tak. No a Unia Europejska no, będzie nas zamykać, bo ma w tym interes. No, ma interes w tym, żeby nas sprzedawać technologię, no bo przecież nikt chyba nie wierzy, że w Polsce będziemy produkować te skrzydła do wiatraków, które będą budowane na morzu. No, podobno jest tylko chyba jedna huta, która mogłaby to robić, ale pewnie nie dostanie zlecenia. Wszystkie te turbiny to produkują tylko Niemcy, no więc jak postawią nam te wiatraki, no to i pytanie jest teraz do energetyki, do panów z energetyki, ile z tego euro zostanie w Polsce, tak? I ile to będzie miejsc pracy? Bo pan premier mówił i wszyscy inni mówili, że to będzie 150 do 300 tysięcy miejsc pracy. Ja się pytam, gdzie? Bo firma Siemens, która mówi, że chce budować te pewne rzeczy w Polsce, mówi o 1200 miejsc pracy, więc mała rozbieżność. Dopytam jeszcze, panie przewodniczący, o kwestię tego jakby powrotu do wydobycia większego. To też był pewien proces lat, kiedy to wydobycie było zmniejszane, prawda? Więc to też nie jest tak, było zmniejszane, ojcze Grzegorzu, ale przede wszystkim powiedziałem, te uderzenie ostatnie dwa lata, tak, 6,5 miliona w PGG, 2 miliony w Tauronie, w Węglokoksie, coś na Bogdance, tak? I to było tylko decyzjami zarządów spółek energetycznych, tak? Gdzie uważali, że będą mogli sprowadzić, jak braknie, to sprowadzą tani węgiel z zagranicy. No i się okazało, że nie jest tani i się go nie da łatwo sprowadzić, tak? A z wydobycia musieliśmy zejść, bo takie zrobili zapotrzebowanie, tak? Nie dość, że nie odbierając węgla położyli spółki węglowe, bo dzisiaj musieliśmy dostać subsydiowanie z budżetu, żeby nas uratowano. No a dzisiaj dalej, no dalej jakby ojciec spojrzał sobie do strategii tych wszystkich spółek energetycznych, oni dalej mają wpisane zieloną strategię, tam nie ma nic o węglu. A kwestia, o którą pan Daniel pytał, no perspektywa odejścia od Unii Europejskiej, czy jakiegoś... Nie do mnie pytanie. Znaczy się myślę, że wtedy musiałoby być referendum, większość społeczeństwa nie będzie. No jest, będą o tym decydowały nie takie aspekty jak węgiel czy energetyka, tylko będą decydowały inne aspekty o tym, czy wyjść z Unii, czy nie. No po prostu przemieszczanie się ludzi i tak dalej. No więc za bardzo żeśmy już wrośli, jakby powiedzieć, przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Tak? I pewnie to, bo jakaś tam racja, że dla węgla i dla innych rzeczy z Unii Europejskiej Polska nie wyjdzie. Dziękuję. Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, słuchamy. Dzień dobry, Andrzej z Podnowej Rudy. Witam pana. Przy granicy z Czechami. W sprawie węgla program leci. Tak. I czego nikt nie mówi w telewizji, że za komunę było wydobycie w Polsce 200 milionów ton węgla rocznie. Teraz coś tam stękają 40 czy 50 i o 8 milionów ton węgla taki problem, żeby zwiększyć wydobycie na kopalniach? Druga sprawa, jeżeli tłumaczę, ja bym chciał ogrzewać się prądem. Jeżeli będę chciał ogrzewać się prądem, to dlaczego tego prądu nie dostaję po 1/3 ceny? Ponieważ państwo mówi, że 2/3 kosztów w energii elektrycznej to są kary za zatrucie środowiska, za zapylenie. Mnie nie interesuje, że rząd się nie przygotował z tymi elektrowniami atomowymi teraz do tego czasu i teraz narzekają, że nie można palić węglem.
Kiedyś za komuny wszyscy palili węglem, lokomotywy jeździły i zatrucia środowiska nie było. Teraz z połowa jest mniej pieców węglowych, lokomotywy nie jeżdżą i nagle jest zatrucie powietrza. Zatrucie powietrza to jest z diesli, z tirów, z ciężarowych samochodów, które przez Polskę, Polska leży w centrum Europy. Wszyscy jeżdżą na lewo, na prawo, zatruwają to powietrze. Tak samo samoloty, porównać 50 lat do tyłu, a teraz no to chyba jest ze 100 razy więcej samolotów, ze 100 razy więcej tirów jeździ i oni zatruwają to powietrze. A od węgla niech się odczepią, bo my żeśmy do Unii nie wchodzili po to, żeby nam dyktowali, co my mamy robić na każdym kroku, tylko wchodziliśmy po to, żeby można było handlować pomiędzy sobą bez tych ceł, bez tych innych ograniczeń. Mhm. Takie były zapowiedzi. Panie Andrzeju, dziękuję. Na razie może tyle, bo tych wątków kilka pan poruszył, bo pozwolimy panu przewodniczącemu się odnieść. No, tu pan Andrzej no, pyta się, czy aż trzeba tyle czasu. Tak, ja dam prosty przykład. Chociażby ja się wywodzę z kopalni Piast i Ziemowit. Kopalnia Ziemowit ma niżej złoża i to tak mówię, dobrego węgla, 140 milionów. No, ale głębienie szybu to jest około, o te 300, 400, 500 metrów, to jest około 3, 4, 5 lat, tak w zależności od tego, jakie są warunki geologiczne. Tak? To jest tyle. I wcześniej mówiłem, przygotowanie wszystkich dokumentów. Oczywiście, jeżeli rząd by się zdecydował na specustawę, no to jest szansa, że tak mówię, że szybciej to wszystko będzie, 5-6 lat. No to są niestety inwestycje, których zaniechano w górnictwie. Tych inwestycji nie ma. My dostajemy jakby subsydiowanie na likwidację mocy wydobywczych, a nie odtwarzanie mocy wydobywczych. Ma pan rację, ja się przyjmowałem na kopalnię Piast, to pracowało na kopalni Piast 12 tysięcy ludzi, a dzisiaj pracuje 3 tysiące ludzi. Wydobywaliśmy prawie 35 tysięcy ton węgla na dobę. Było 10 oddziałów wydobywczych po dwie ściany, czyli 20 ścian wydobywczych i 24 kombajny chodnikowe, które rozjeżdżały chodniki pod nowe ściany. Tak, tak to wyglądało. Tylko, że od 30 lat nas się skraca. 89 rok, potem były następne lata, 90. Balcerowicz i znowu następne kopalnie. No więc dzisiaj zostało niedużo kopalni, zostało jeszcze prawie niecałe 50 parę do 60 tysięcy ludzi, którzy pracują w górnictwie. No i dzisiaj no niestety nie ma decyzji naszego rządu, żeby w to górnictwo czy w ten węgiel, to co mówiłem wcześniej, własny surowiec iść. No my jesteśmy związkowcami, chcemy zadbać i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście ten surowiec i te inwestycje w nowe kopalnie, w nowe jakby powiedzieć złoża były, no ale to nie nasze decyzje. No my dzisiaj, tak jak powiedziałem, z bólem serca podpisywaliśmy to, ale zadbaliśmy o tych ludzi. No. Bo nam pan mówił o wyjściu z Unii. No nam powiedziano, że z Unii, jak powiedziałem wcześniej, dla węgla nikt nie wyjdzie, więc musimy się niestety obracać w tym, co jest. No inni wydobywają, tak powiedziałem, zwiększono wydobycie do 8-300 miliarda ton węgla na świecie. Tak? I jak na pytanie ludzi, czemu tak jest, no bo oni nie są w Unii Europejskiej. No to jest taka odpowiedź. O komunę może na razie nie, ale myślę, że wątek ważny. Czy rzeczywiście było tak dobrze i tak lepiej w czasie komuny? Znaczy, no, wydobywano bardzo dużo węgla. Tak? Natomiast ja pamiętam, że jak słucham Radia M, to tam jest taka przebitka, gdzie jeszcze Gierek był i ten głos mówi, że oto idą reprezentanci 400 tysięcy pracowników górnictwa. No to wyobraźmy sobie, ile wtedy ludzi pracowało w górnictwie, tak? Tak, no i to się przekładało też na wydobycie i korzystanie z węgla. Bardzo dziękuję. Prosimy, kolejny słuchacz. Cześć Boże, Andrzej z południa Polski. Cześć Boże, panie Andrzeju. Ja chciałem na początku podziękować Radiu Maryja, że podejmuje tak ważne i cenne tematy i próbuje w trosce o Polskę, o świat rozwiązać różne problemy. Jedyna stacja, jesteście wzorem, to jedyna przyszłość w tym jest rozwiązywanie tego. To jest takie jakby inne spojrzenie na te sprawy węglowe i na inne. No to jest jedyna przyszłość, droga i dlatego jest Radio Maryja jest tak bardzo niszczone. Ktoś robi co chce, jak chce. Ja współczuję rządzącym, że ich tam po prostu lobbyści nakręcają w tamtą stronę.
No, no każdy by tam po prostu mógł dostać zamętu jakiegoś, no, a tą drogą radiową, medialną można rozwiązywać te problemy. To jest czysta demokracja, to jest przyszłość. Jeśli nie będzie tego, to i w pandemii, i we wszystkim, w każdym problemie, jeśli nie będzie w ten sposób rozwiązywania tych problemów, to ludzkość się po prostu pozabijamy się, no widać, no Europą chcą zawładnąć, wykorzystują do tego węgiel, gaz i inne tam rzeczy. Jeśli nie będzie takich rozmów, jeśli wszystkie stacje narodowe nie będą wprawdzie stały, nie będą rozwiązywały tych problemów, tak jak teraz w tej chwili w Radzie Maria i w telewizji Trump to jest robione, to grozi nam zakłada, bo nam wymyślają kłamstwa różne, absurdy. No i my tutaj się głowimy, trudzimy, jak to rozwiązać, co zrobić i tak dalej. A oni nam rzucają tematy zastępcze i żebyśmy my się tutaj gryźli, a oni robią to z tą, jak chcą. Chcą zawładnąć Polską, chcą zniszczyć Polskę, nie udało się militarnie, inne kraje. No to jest mnóstwo, to jest cały ocean tego wszystkiego. My tu się skupiamy w tej chwili na Węgru. No ale tak jest w każdej dziedzinie ze wszystkimi problemami. I tak jak mówiłem, jeśli nie będzie tego kierunku, które Radio Maria robi, no to jest kropla w morzu potrzeb. Jeśli inne stacje radiowe, narodowe nie podejmą takiej metody działania, to my zginiemy jako ludzkość. No to jest jedyne wyjście, bo ktoś się dorwie do mediów i on ma z tego zysk, ale ludzkość tonie, to nikogo nie obchodzi. Jest mnóstwo problemów i my tutaj likwidujemy skutki, a nie przyczyny. To jest narzędzie, to jest przyszłość dla świata, dla Europy, żeby to po prostu rozwiązywać w ten sposób, bo rządzący sami nie są w stanie tego wszystkiego ogarnąć, bo ich tam ogłupiają na różne sposoby, różne interesy, naciski i tak dalej. To jest utopia. To jeżeli świat nie wejdzie, nie zrozumie tego, nie wyjdzie na to, co robi Radio Maria, to naprawdę trudne czasy nas czekają i my będziemy ginęli, będziemy tonęli i będziemy cierpieli z tego powodu, tak jak ja cierpię od ponad 40 lat, jestem gnębiony. Ja to wszystko rozumiem i to wiem, no ale nie ma wolności słowa, tylko w Radio Maria można coś niecoś powiedzieć. No i jeśli to radio, te media zostaną zlikwidowane, to my będziemy utopieni, no to będzie po nas. Panie Jerzy, bardzo dziękuję też za dobre słowo pod naszym adresem, pod naszym kierunkiem i Radia Maria, i Telewizji Trwam. No, rozmawiać trzeba i my te problemy też naświetlamy, bo one dotyczą ludzi, to nie są jakieś masy. Że pan Andrzej jest z Rybnika, bo tak napisał, tak. No więc taka informacja, że tak powiem, delikatnie mówiąc, prezydent Rybnika też nie jest przyjacielem węgla, chociaż ma 4 kopalnie i kilka tysięcy miejsc pracy. Tam jest na kopalniach i wokół kopalni to jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, więc... Mhm. Więc też nie jest przyjacielem węgla, delikatnie mówiąc. Natomiast to, co pan Andrzej powiedział, to też tak jakoś mi przyszło do głowy i skojarzyło z tym, o czym mówiliśmy na samym początku, o umowie społecznej. To jest ładna nazwa i konkretna, ale społeczna to znaczy, że ono dotyczy ludzi bardzo konkretnych, prawda? My nie możemy też jako media być poza tymi ludzkimi sprawami, bo no to dotyczy pracownika kopalni, to dotyczy jego rodziny, jego bliskich, utrzymania pewnych perspektyw, dlatego też o tym mówimy i cieszymy się, że możemy też i ze związkowcami porozmawiać, bo to nie zawsze jest po linii tego, kto rządzi na przykład, prawda? Pewne rzeczy, tak jak ojciec dyrektor powtarza, no patrzymy na ręce też rządzący. Ojcze Grzegorzu, no my jesteśmy, ten rząd, który dzisiaj rządzi, powiedzmy, wyznajemy wspólne wartości jako Solidarność, tak? Bo to się, bardzo dużo tych osób wywodzi się z Solidarności i tak dalej, no ale też trzeba z czasami stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie,
powiedzieć sobie prawdę, tak? Bo tak mówiłem wcześniej, ci wszyscy politycy dzisiaj, którzy krzyczą, jeżeli chodzi o polityków opozycji, to w ogóle nie chcę na ten temat się wypowiadać z tego względu, że ja pamiętam 2015 rok, strzelanie do górników w Jastrzębiu. Pamiętamy, że po ich 8 latach rządu Jastrzębska była na skraju bankructwa, kompania węglowa miała upaść. Tak przyszedł rząd Zjednoczonej Prawicy, tu pochylić głowy, uratował, wyprowadził, powstała Polska Grupa Górnicza Jastrzębska, wyszła z dług, choć oczywiście wyszliśmy też, ludzie musieli ponieść, jakby powiedzieć, koszty, bo zrzekli się swoich wynagrodzeń. W Jastrzębskiej dużo więcej, w PGG może trochę mniej, bo to tylko 14 pensja czy 14 wynagrodzenie, ale długo dochodziliśmy powiedzmy do siebie jako spółka, potem została przyłączona do PGG Katowicki Holding Węglowy, no to wszystko gdzieś poukładano i tu się chyli czoło przed ministrem Tchórzewskim, przed ministrem wywiązującym się ze Śląska Grzegorzem Tobiszowskim, tak? No ale dzisiaj też trzeba sobie powiedzieć prawdę, że to no po prostu ten rząd rządzi, tak? I dzisiaj znowu są problemy, nie ma węgla i są pewne decyzje podejmowane. Ja rozumiem, że są różne frakcje i tak dalej, ale my sobie musimy powiedzieć prawdę. No panowie politycy, dzisiaj się zbliżają wybory, wy zaczynacie mówić o węglu, bo go brakuje. Chcecie ludziom powiedzieć, że pomożecie, zrobicie coś. To tak jak powiedziałem, jak chcecie odejść od umowy, czy mówicie konkrety, bo w 2020 roku, jak żeśmy walczyli o życie jako Polska Grupa Górnicza, potem było 9 miesięcy negocjacji umowy społecznej, nie słyszałem was i nie widziałem. Więc chciałbym dzisiaj od was, jak już chcecie coś mówić i chcecie coś zrobić, pokażcie papiery, pokażcie na stół coś lepszego niż umowa społeczna. Powiedzcie, że węgiel wróci do łask, wyjdziecie z Unii, będzie to surowiec strategiczny dla Polski i będziemy funkcjonować jeszcze kolejne 50 lat czy 60. Podsumowując, bo mamy 3 minutki do końca, gdyby pan przewodniczący, nie wiem, był wszechmogący teraz i mógł jakieś decyzje podjąć, nie wiem, 2-3 konkretne dla polskiego górnictwa, to co by to było, jeżeli chodzi o takie praktyczne kwestie? Przede wszystkim główny warunek to jest likwidacja ETS-u, tak? Bo to jest podatek, który jest nakładany na energetykę za emisję CO2 i to jest 90 euro, to jest w cenie prądu. No niech sobie ojciec wyobrazi, że nie ma ETS-u, a my sprzedajemy węgiel po 250 zł do energetyki i z tego jest produkowany prąd, tak? Więc on będzie, to jest najtańszy, dzisiaj by było najtańsze źródło energii w Europie, tak? I tak jest teraz najtańszy, no bo gaz podrożał, wszystko jest i prąd z węgla jest najtańszym dzisiaj w Europie, tak? No jakby był, to tak mówię, likwidacja ETS-u, budowa nowych elektrowni, no i budowa nowych kopalń. Bo to jest przyszłość tego kraju. Bo leżymy na węglu, tak jak słyszeliśmy. Rynek węgla w Polsce, temat, który podejmujemy dzisiaj. Będziemy go podejmowali również na antenie Radia Maryja o 21.30. A naszym gościem jest pan Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Bardzo dziękujemy, panie przewodniczący, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, szczęść Boże. Zapraszamy państwa też do Radia Maryja na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.